kiedy dyskutowaliśmy o stop akta, czy o tym całym problemie akta, na różne sposoby starając się pokazać, co będzie dalej, zwracaliśmy uwagę na to, że prawdopodobnie establishment i w Polsce, i w Europie, i na świecie, a przynajmniej w Polsce i w Europie, odpuści tą akurat ustawę, ale były już takie domysły ciekawe, od której strony będą chcieli tylnymi drzwiami zrobić dokładnie to samo. Żeby dojść do poszczególnego użytkownika, trzeba wykonać pewien proces, który jest procesem dłuższym. Jak ten temat można globalnie załatwić? No, obciążyć prowajdera różnymi obowiązkami, dzięki czemu można jakby już na tym etapie pośrednim zlikwidować tak zwane zagrożenie dla tych, którzy mają interes w tym, żeby obrót prawami, jakimikolwiek tak zwanymi prawami intelektualnymi był mocno koncesjonowany, mocno ograniczany. Mamy ustawę, możemy pokazać tą notę. Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Artykuł trzeci tej ustawy w punkcie trzeci mówi, że tej ustawy nie stosuje się do świadczenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego usług telekomunikacyjnych, ale uwaga, z wyłączeniem artykułu 12.15. Czyli artykuł 12.15 stosuje się do przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, którymi są m.in. prowajderzy, dostawcy usług internetowych. Ministerstwo, nie wiem, czy cyfryzacji, czy w MSW, w każdym razie projekt już wpłynął do Komitetu Stałego Rady Ministrów, więc jest to proces legislacyjny już zaawansowany, to znaczy na poziomie ministerialnym ktoś na tym pracował, były wydane opinie, były konsultacje na poziomie rządowym. Teraz Rada Ministrów ma decydować o tym, czy ta ustawa zostanie skierowana do Sejmu, więc wydaje mi się, że mamy jeszcze jakieś około 1,5 do 2 miesięcy na reakcję w tym przedmiocie. I o co chodzi w tej zmianie? Mamy dodany nowy artykuł do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, artykuł 15a. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która posiada informacje o bezprawnych treściach zamieszczanych w sieci internet, zwana dalej uprawnionym, w celu zablokowania takiej informacji może przesłać do usługodawcy wiarygodną wiadomość zawierającą. I jednym z tych elementów wskazanych w ustawie jest jednoznaczne wskazanie informacji, które naruszają prawa lub przedmiot działalności uprawnionego, do których dostęp powinien zostać zablokowany. Zwracam uwagę, nie jest mowa o żadnym orzeczeniu sądowym, wyroku, to jest po prostu zwykłe oświadczenie nawet nie woli, tylko oświadczenie wiedzy. Uważam, że naruszasz moje prawa, nie ważę, czy to ma sens, czy nie, do prowajdera idę z takim pismem. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi zgodnie z tym projektem w drodze rozporządzenia wzór formularza wiarygodnej wiadomości. Oczywiście jest to kompletny nonsens typowy w tym systemie, gdzie się deleguje do aktów niższej rangi de facto ustalanie treści aktów prawnych, bo przecież wzór formularza to jest zwykła tabelka. Co będzie chciał zrobić minister? Będzie chciał przynajmniej przykładowo wskazać, jak w ogóle, na czym polegają te wiarygodne informacje. No wiesz, co to jest wiarygodna informacja? Kto to jest w stanie ocenić? Nawet sądy mają z tym problem. Prokuratury prowadzą całe dochodzenia. Ale idźmy dalej. Będzie ten formularz zgodnie z ustawą. W artykule 15c jest pokazana procedura, że usługodawca de facto. Państwo, to też mówiliśmy na ostatnim spotkaniu, że państwo jakby już kompletnie nie funkcjonuje i tutaj wchodzimy w etap, gdzie jakby ewentualny spór w tym zakresie zostaje jakby zupełnie wyłączony spod nadzoru organów państwowych, na które łożymy, które mają ten wymiar sprawiedliwości, mają sprawować, nadzorować i sam usługodawca zaczyna być powoli jakby quasi policjantem. Otóż usługodawca po takiej informacji, co może zrobić? Mówi po w ciągu 3 dni. Taką informację, tak? Niego, usługodawca, czyli ten provider, żeby upraszczając, firmy de facto. Może zablokować dostęp do treści bezprawnych oraz przesłać usługobiorcy, czyli tobie, załóżmy, żeby ty byś był obwiniony, w terminie 7 dni roboczych od dnia zablokowania dostępu, uzasadnienie blokowania bezprawnych treści, albo może odrzucić tą wiadomość, przekazać uprawnionemu uzasadnienie odmowy zablokowania dostępu do treści bezprawnych, albo odrzucić wiarygodną wiadomość złożoną na formularzu bez wskazania danych umożliwiających identyfikację jej autora. Niezależnie od tych uprawnień, widzimy od razu, że taki provider, no już musi mieć jakąś strukturę biurokratyczną, która będzie się tym zajmować. Ale w ogóle będzie zajmować się najbardziej elementarnymi prawami człowieka, jakimi jest obywatelskimi, no, jakimi jest dostęp do informacji. Przecież wiadomo, co będzie, że musimy to tak jakoś to racjonalnie działający przedsiębiorca. Będzie chuchał na zimę. Co zrobi?
On będzie obcinał wszystko, co leci. No, przecież nie jak ja napiszę na przykład w audycji, powiemy, słuchaj, dokładnie, ten polityk jest nieodpowiedzialny, on w zasadzie może wyciągnąć wnioski, że to są treści nieprawdziwe, niewiarygodne i w związku z tym je zablokować. To, słuchajcie, no to jesteśmy stoimy w obliczu totalnej cenzury. No. Totalnej cenzury. Nie wiem, czy możemy 15D zobaczyć. Otóż mamy procedurę już quasi-sądową. Otóż w przypadku blokady dostępu do treści bezprawnych usługobiorca w terminie 3 dni, czyli ty, od dnia otrzymania informacji, o której mowa, tam wyżej, może złożyć do usługodawcy sprzeciw. Pytanie, czy sprzeciw na piśmie, sprzeciw ustny, telefoniczny, mailowy, nic nie wiemy na tym tle, jak zwykle prawnicy będą pisać doktoraty, sądy będą miały co robić, to nie będziesz miał internetu w tym czasie. Będziesz blokowany. Sprzeciw powinien zawierać następujące informacje, tu jest wskazane, co powinien zawierać. Co może według artykułu 15e usługodawca zrobić? W terminie 3 dni roboczych od dnia sprzeciwu, czyli wydaje, można powiedzieć, jest sądem, wydaje orzeczenie, zgodnie z którym odblokowuje dostęp do treści i przesyła uprawnionemu uzasadnienie odblokowania wraz z informacją o przysługującym prawie do podjęcia czynności mające na celu ochronę naruszonych praw, może odrzucić sprzeciw i przesłać usługobiorcy uzasadnienie odrzucenia sprzeciwu wraz z informacją o przysługującym prawie do podjęcia czynności mające na celu ochronę naruszonych praw. No po prostu jest to jawna kpina z obywateli. Jest to ewidentnie lobbystyczny produkt. Daleko zaawansowany. Ja się dziwię w ogóle, jak mamy teraz, ścigamy pana Kaplera, tak? Za sprawę narodową. Ja bym sprawdził premię tych, którzy pracują nad tym akcie w ministerstwie, bo to jest po prostu skandal. Ta ustawa w kontekście całej dyskusji o akta. Widzimy teraz, jak można kierować opinią publiczną. Generalnie przekaz jest taki, że jakby opinia publiczna wymogła, że akta przynajmniej na razie nie będzie. Mamy przykład, że w ciągu 2 miesięcy to się może stać obowiązującym prawem i nie trzeba akta. Wiesz, co mi przychodzi teraz na myśl, taki moment, przepraszam za małą taką dygresję, nie na miejscu. Ten nieszczęsny Lenin, którego pamiętamy z naszych czasów, bo nas nauczono o teorii Lenina, Marksa i Engelsa, dobrze, jak byłem też szkolony, dobry byłem też w tym, właśnie powiedział, że państwo to jest aparat ucisku jednej grupy ludzi nad drugimi. I w tym przypadku zaczynamy widzieć coraz bardziej, że nasze państwo staje się potężnym aparatem represji przeciwko tak naprawdę podstawom wolności głosu. Jeżeli to wejdzie w życie, to będzie, że tak powiem, przykład tego. Ja obawiam się, że akurat gdyby też jeszcze państwo nas uciskało, nasi premierzy, ale oni są tylko narzędziami. Wiem. Oni i nie kumają nawet tego. To właśnie o to chodzi. Bo to się wydawać może teoretycznie niegroźne, normalne rozwiązanie, ale widzimy, że tu prowajderzy no po prostu zostaną obłożeni obowiązkami o charakterze ściśle. No ale to jest jeden aspekt. To nie jest problem prowajderów, to jest problem nas, naszej konstytucji, właściwie ważnych ustaw, które regulują, jakie instytucje mają prawa, że tak powiem, wkroczyć w twoją własność, a strona internetowa, to co tutaj mówimy, jest twoją własnością. Znaczy nie, no w ogóle słuchaj, to jest skandalem, żeby ktoś rozpatrywał twój status prawny, podmiot zupełnie niezależny, prywatny, rozstrzygał w sposób wiążący dla ciebie. Oczywiście ty możesz iść do sądu, ale w międzyczasie jesteś pozbawiony dostępu do części bądź do całości internetu, do usługi. Słuchaj, bo ty to jako prawnik... Nie uważam, że to jest w ogóle sprzeczne z konstytucją, ale... Tak, ale lepiej zrozumiałeś, żebyśmy byli pewni, czy dobrze rozumiemy ten jeszcze moment tego, co tutaj nam prowadzisz wywód. Czy chodzi o wiarygodność informacji, czy tylko chodzi o to, że ktoś komuś, powiedzmy, no skopiował jakąś ważną rzecz, no więc ten dochodzi. Ale tego nie wiemy. Wiarygodna informacja o naruszeniu. Nic to nie znaczy. Naruszeniu mojej duchy, wiarygodną własności. Informacją w państwie prawa jest orzeczenie sądu. Tak jest. To jest wiarygodne. Ona może, możemy się z nią nie zgadzać, możemy ją uważać za głupie, ale mamy pewną procedurę, tak. Zakładamy... I to jest uświęcone od czasów rewolucji właściwie. No od kiedy tak zwane nowożytne państwo funkcjonuje, no to albo robimy kpinę z tego państwa i urzędnik decyduje, albo urzędnik, albo ktokolwiek inny. No tu de facto z prowajdera robi się urzędnika. Tak. Robi się urzędnika, który rozstrzyga spory do pewnego momentu. No potem oczywiście przed sądem można to prostować, ale to nie o to chodzi. Chodzi o sam moment, o samo zainicjowanie tej procedury, o stworzenie przestrzeni, w której jako prawnik to doskonale sobie zdaję sprawę, że mając coś takiego, jestem w stanie każdego naprawdę solidnie przestraszyć prowajdera, który nie ma obsługi prawnej, a większość z nich nie ma. I będą kuchać na zimne i praktycznie blokować. Dokładnie, no będą szli po najmniejszej linii oporu. Łamiąc prawa obywatelskie ewidentnie, łamiąc konstytucję i wszystko, co się z tym wiąże. Zastanówmy się teraz nad tym, co my w tym momencie możemy zrobić. Mamy przećwiczoną już sprawę akta, stop akta, chociaż tym elementem, wiesz, zmniejszenia się ilości osób na kolejnych manifestacjach.
Tutaj ci młodzi ludzie wczoraj, kiedy im powiedzieliśmy o tym, że przecież to akta rzeczywiście chyba umrze, no to mają świadomość, że to był tylko pretekst. W związku z tym jest szansa, że w tej chwili pokazanie tego problemu na nowo zmobilizuje całe społeczeństwo, nie tylko młodych ludzi, i znowu trzeba będzie wyjść na ulicę, już pod zupełnie nowym pretekstem. Pytanie, w jakim momencie, co, że tak powiem, powinno się zdarzyć, jeśli chodzi o drogę legislacji, żeby można było uznać, tak, to jest ten moment, że robimy halo, bo teraz halo robimy medialne w niezależnym internecie. Wydaje się po ostatnich wydarzeniach w sprawie akta, że no, rząd niestety rozmawia z ludźmi tylko wtedy, kiedy ludzie wyjdą na ulicę, no inaczej to raczej średnio z nimi rozmawia, tak. Chyba że są to połajanki premiera na albo spotkaniach. Albo to już tylko pokazowe konsultacje, tak, których nic nie będzie wynikało. Tak, no więc jakby jest chyba dobry moment, żeby przynajmniej dać znać rządowi, że społeczeństwo o tym wie i patrzy im na ręce, bo to tak naprawdę nadaje się do kosza. Wydaje mi się, że nie potrzeba, na pewno musimy uciekać w ogóle od roli tak zwanych ekspertów. Prawo to jest narzędzie, które służy ludziom. Jeżeli prawo rozumieją tylko prawnicy, to to jest żadne prawo. No tak, to jest bezprawie, to jest alchemia i to jest magia, a to nie jest prawo. Prawo musi być proste i wtedy należy egzekwować jego przestrzeganie. Jeżeli jest proste, nierozbudowane. Dawno od tego modelu odeszliśmy. Śmialiśmy się z komuny, z tych śmiesznych ustaw, zarządzeń ministra, kto ma ile kurtek, skór, która fabryka ile. Dzisiaj o rozdziale emisji CO2 przez przedsiębiorstwa decyduje Rada Ministrów. To jest dopiero komuna. Nie decyzja administracyjna, indywidualna w każdej sprawie, tylko Rada Ministrów No tak, ale o wielkości ogórka i skali zakrzywienia marchewki też decyduje już Komisja Europejska. Albo jeden zespół. No to powiedzmy już w tej chwili różnie wygląda, ale fakt faktem tego szaleństwa, niepohamowanego szaleństwa stałowego, które naprawdę sprzyja lobbystom, którzy są w stanie forsować swoje rozwiązania. Tak, ponieważ jest taki gąszcz, no, tylko oni mogą tam dokładnie, swoje. Dokładnie. I tu wracamy jakby do, tu nam odżywa temat, do którego myślę, że będziemy wracać, temat demokracji bezpośredniej. Bo naprawdę ciężko zrozumieć argument, że tłum będzie głupszy. No, z całym szacunkiem wydaje mi się, że tłum nie będzie głupszy od czegoś takiego. No naprawdę, a będzie, wydaje mi się, mimo wszystko tańszy. Widzimy masę przykładów, politycy wprost, to co mówiliśmy, mówią o tym, że nie wiedzą, za czym głosują. To jest normalne. Bo kilkaset czy nawet kilka tysięcy aktów prawnych nikt nie jest w stanie sam tego zczytać. Jestem spokojny, że to polegnie, mówiąc wprost. No tak, ale dzięki aktywności wszystkich ludzi od nas. Właśnie to chcę powiedzieć, że to nam tylko daje asum do rozważania, jak ważna jest czujność rewolucyjna, czujność, uważność, kontrolowanie, wspieranie się internautów, jak obieg w internecie informacji fantastycznie działa. No tak, to co się zawsze ktoś z tych kilkudziesięciu tysięcy zaangażowanych internautów, zawsze się znajdzie przynajmniej jeden, który poszpera po biuletynie informacji publicznej, gdzie ten projekt ustawy jest umieszczony, i to przeczyta. I puści to dalej. Z akta mieliśmy tą fajną sytuację, że ten dokument rzeczywiście miał taką jedną prostą, czytelną nazwę, która się wbiła w uszy i mózgi praktycznie wszystkich ludzi. Tutaj ta ustawa właśnie o obrocie elektronicznym, tak, o usługach, bo tak jest, ale taka, to jest, ale to trzeba by znaleźć jakieś fajne... To jest akta bis. Akta bis. Puszczamy to do Was jako widzów, tak. To już to będzie program, który będzie multiplikowany przecież na różnych stronach oraz w archiwum będzie oglądany. Bardzo Was proszę, dajcie znać, ci spośród Was, którzy mają wiedzę prawniczą i mogą pomóc. Wspólnie współpraca dzisiaj przez internet jest prostą rzeczą. Dajcie swoje kontakty. Na tym etapie postępowania jest stosunkowo niewielki nakład pracy potrzebny. Żeby to dobrze... Śmieszność tych artykułów, które tutaj cytowaliśmy, jest chyba oczywista dla każdego średnio myślącego człowieka. Tu niekoniecznie prawnik. Argumenty prawne są, jeśli chodzi o sprzeczność z konstytucją, są ewidentne. I tutaj wydaje mi się, że grupą najbardziej zainteresowaną powinni być prowajderzy. Oni mają, przypuszczam, swoje stowarzyszenia, bo to bezpośrednio w nich uderzy. W nich uderza, bezpośrednio.